wznawiam obrady. Więc ja kontynuuję. Wymianę oznakowania drogowego pionowego, montaż barier i słupków ochronnych oraz progów zwalniających na terenie miasta. Udzieliłem zamówienie na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą budowa skateparku w Zgorzelcu. Udzieliłem zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa parkingu ulica Wrocławska Nadbrzeżna. Udzieliłem zamówienie na ustawienie słupków blokujących wjazd na teren chodnika przy ulicy Sybiraków i ulicy Modrzewiowej. Udzieliłem zamówienie na wykonanie stałego oznakowania trasy infrastruktury użytkowej Park Run Park Nyski. Udzieliłem zamówienie na wykonanie analiz możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie miasta. Udzieliłem zamówienie na bieżące utrzymanie i konserwację instalacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta. Udzieliłem zamówienie na utrzymanie w należytym stanie zadrzewień, wykonanie nowych nasadzeń drzew i roślin na terenie miasta oraz usunięcie ptasich gniazd na terenie parków miejskich. Udzieliłem zamówienie na budowę parkingu przy ulicy Tuwima. Udzieliłem zamówienie na doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w ramach zadania Bezpieczny Pieszy w Gminie Miejskiej Zgorzelec. Udzieliłem zamówienie na remont ławek w parku imienia Paderewskiego oraz zamówienie na bankową obsługę budżetu Gminy Miasta Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych. Ponadto zatwierdziłem wieloletnie listy przyznawania lokali mieszkalnych na 2023 rok. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dokonana została aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz wysokość dotacji na jednego ucznia w niepublicznym przedszkolu, a także wysokość zwrotu kosztów dotacji na jednego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy miejskiej Zgorzelec. Udzieliłem pożyczki na wykonanie remontu części wspólnych nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym położonym przy ulicach Wrocławskiej 16, Daszyńskiego 83A, Daszyńskiego 82A, Kościuszki 58, Słowackiego 3. Przeznaczyłem środki finansowe na częściowe sfinansowanie kosztów organizacji wojewódzkich zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych, sfinansowanie szkolenia dla terapeutów poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, zakup alkogogli, narkogogli w celu realizacji programów profilaktycznych w zgorzeleckich szkołach. Częściowe sfinansowanie kosztów organizacji zjazdu mieszkańców wsi Wigęcice Żytawskie. Sfinansowanie szkolenia pod nazwą kurs socjoterapeutyczny dla realizatorów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025. Zakup oprogramowania narzędziowego dla publicznych przedszkoli o nazwie i przedszkole. Sfinansowanie kosztów wyjazdu uczniów z gorzeckich szkół na finał wojewódzki LDK w ramach programu pod nazwą Lekkoatletyka dla każdego. Organizacje półkolonii w publicznych szkołach podstawowych w okresie letnich wakacji. Nagrody pieniężne dla laureatów konkursu o Grand Prix Festiwalu Piosenki Greckiej. Udzieliłem rodzinnym ogrodom działkowym Łużyce dotację z przeznaczeniem na zakup i montaż ogrodzenia ogrodów. Zatwierdziłem arkusze organizacyjne przedszkoli publicznych i szkół podstawowych na rok 2023-2024. Przyznałem nagrody finansowe zawodnikom, trenerom, działaczom zgorzeleckich klubów sportowych za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2022. Uznałem celowość realizacji zadań publicznych pod nazwą Badamy nie tylko mamy oraz integracyjne turnieje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przeznaczając na ich realizację środki finansowe w formie tzw. małej dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert. Ogłosiłem następujące przetargi. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Staszica 11/2. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Andersa. Pierwszy przetarg ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Górniczej. Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Świętego Jana 25/1a. Poza tym wzorem lat ubiegłych postanowiłem wyróżnić nagrodami pieniężnymi najlepszych uczniów publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 22-23.
Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Zgorzelec podjętych na sesji w dniu 25 maja i 6 czerwca 2023 roku. W okresie od 25 kwietnia do 26 czerwca odbyły się 3 sesje Rady Miasta, na których 25 kwietnia, 25 maja i 6 czerwca. Podjęto 14 uchwał, realizacja podjętych uchwał jest następująca. Uchwała numer 522, uchwała numer 524, 525, 527, 528, 529, łamane na 2023. Uchwały w trakcie realizacji to uchwała numer 516, 517, 518 oraz uchwała numer 519, 520, 521 i 523. Uchwały przesłane do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego to uchwała nr 526, łamane na 2023. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Czy ktoś ma pytania z radnych do pana burmistrza w zakresie przedstawionego sprawozdania? Pani radna Agnieszka Skonieczka. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Mam pytanie dotyczące inicjatyw, które pan podjął, a mianowicie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Okulickiego i Andersa. Czy to jest tryb przetargu nieograniczonego czy ograniczonego? Jak to wygląda? Dziękuję. Przetarg nieograniczony dzisiaj będzie na sesji. Czy jeszcze ktoś z radnych ma pytania? Pan radny Nikos Ruskatos. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja bym chciał zapytać, gdzie będzie to miejsce na prowadzenie handlu w piątki i sobotę? Na dawnym dużym rynku. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Stare targowisko między Armii Krajowej a II. Pani radna Skonieczka. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, mam pytanie dotyczące skateparku. Gdzie powstanie? Na dawnym miejscu czy gdzieś? Obok targowiska dawnego, za stacją paliw. Dziękuję. Czy jeszcze są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Przedstawienie raportu o stanie miasta Zgorzelec za rok 2022. Wszyscy radni otrzymali obszerny materiał, wszystkie komisje zapoznały się. Raport o stanie miasta Zgorzelec przedstawia pełną informację o działalności gminy miejskiej Zgorzelec w minionym 2022 roku. Na wstępie raport zawiera ogólną charakterystykę miasta, w tym rys historyczny, położenie, jak też sposób zarządzania miastem. W sferze zarządzania przedstawiony jest skład osobowy Rady Miasta Zgorzelec z kadencji 2018-2023. Jako organ stanowiący i kontrolny Rada Miasta w 2022 roku podjęła 115 uchwał, w tym 37 uchwał zawierających przepisy prawa miejscowego, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Podjęte uchwały przez Radę Miasta w formie tabelarycznej zostały wyszczególnione, a ich realizacja opisana. Burmistrz miasta jako organ wykonawczy realizował uchwały Rady Miasta oraz zadania określone przepisami prawa. Zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową realizowane były przez Urząd Miasta Zgorzelec, spółki komunalne, miejskie jednostki budżetowe, miejskie instytucje kultury, Miejski Zakład Budżetowy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Przechodzimy do punktu debata nad raportem o stanie miasta Zgorzelec. Otwieram dyskusję. Kto z radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Tomasz Góral, proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado. W tamtym roku udało nam zrealizować się kilka zadań, które pozytywnie odbierane są przez mieszkańców. Mam tutaj na myśli rewitalizację Śródmieścia, trzeci etap, a w ramach tego zadania przebudowa ulicy Daszyńskiego, Piłsudskiego, Kościuszki. Plan i wykonanie zakładał ponad 8 milionów złotych. Modernizacja ulicy Tuwima, roboty dodatkowe, podbudowę jezdni na kilku odcinkach. Pozyskano dokumentację na modernizację ulicy Konarskiego. Dziś, jak widzimy, zadanie jest w trakcie realizacji. Udało nam się zmodernizować budynek Miejskiego Domu Kultury, w którym aktualnie się znajdujemy.
udało się wykonać spore zadanie na zalewie Czerwona Woda, w miejscu, gdzie wielokrotnie mieszkańcy zaznaczali nam potrzebę inwestycji w tym kierunku. Zaczęliśmy przygotowywać się do wielu mniejszych inwestycji, które z punktu widzenia mieszkańców są bardzo ważne. Mówię tutaj o rozbudowie placu zabaw przy ulicy Turowskiej, Orzeszkowej, modernizacji stadionu miejskiego, przebudowie ulicy Wiosennej, Letniej, Jesiennej, Zimowej, Czerwonej i Okulickiego, przebudowa kanalizacji deszczowej ulicy Pogodnej, Rejmonta i Bocznej. Jako Komisja Komunalna zawsze zwracaliśmy uwagę na te mniejsze zadania inwestycyjne, które są bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców. Dlatego cieszymy się, że te zadania większe, o których wspomniałem, zostały zrealizowane, a także cieszymy się, że pozyskaliśmy dokumentację projektową na te mniejsze zadania i miejmy nadzieję, że te zadania zostaną zrealizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Pani radna Ewa Motyka, proszę. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałabym rozszerzyć informację dotyczącą zagadnień szeroko rozumianego zdrowia, które nie zostały ujęte tak szczegółowo w raporcie o stanie miasta. Zdrowie jest wartością bezcenną, wypadkową wielu czynników, konstrukcji genetycznej, to jest oczywiste, poziomu życia, świadomości, wiedzy, stanu higieny, statusu materialnego, dostępu do opieki, pomocy socjalnej i opieki medycznej. Z imponującego zakresu działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapoznaliście się Państwo w raporcie, który każdy dostał do zapoznania się w materiałach. Natomiast ja chciałabym tak przedstawić tą część, ten zakres, który w naszym mieście jest realizowany przez Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Bardzo skurtowo, jeżeli będą pytania, to rozwinę. Właściwie to jest właściwie zasygnalizowanie takich spraw, o które są istotne, nie wszyscy wiedzą, a warto, żeby się zapoznać. Największym wyzwaniem i osiągnięciem Zakładu Opieki Zdrowotnej było wreszcie uruchomienie ośrodka radioterapii w Zgorzelcu. Wartość zadania to ponad 31 milionów złotych i było to dofinansowanie z budżetu państwa w ilości niemal 25 milionów złotych. W chwili obecnej ośrodek działa już od stycznia tego roku. Część z Państwa miała okazję zwizytować ten ośrodek, zobaczyć, jak to wszystko wygląda w praktyce. Mogę tylko powiedzieć, że od 25 do 35 osób dziennie poddawanych jest radioterapii i w bieżącym roku ponad 2300 sesji radioterapii się odbyło. Przyjeżdżają do nas, oczywiście korzystają z tego ośrodka nasi mieszkańcy, ale ponieważ sprzęt jest wybitny, pani dyrektor Barczyk tłumaczyła szczegółowo, na czym ta wybitność polega. Jest to rzeczywiście nowoczesny sprzęt, w związku z czym przyjeżdżają też i pacjenci z innych miast i z ościennych powiatów i województw, i z Gorzowa Wielkopolskiego ostatnio leczy się tam pacjent, także cieszy się to jakimś tam uznaniem. Tak też informacyjnie podam, że zarówno do poradni onkologicznej, jak i do poradni radioterapii, bo też taka została otwarta, można się po prostu zgłaszać bez skierowania, jeżeli ktokolwiek ma taką potrzebę. Także to jest takie sztandarowe osiągnięcie. Natomiast plany na rok 2023 to otwarcie zakładu rehabilitacji, na prawdzie w Węglińcu, nie dotyczy to miasta może, ale część ludzi też jest zainteresowanych. Otwarcie również poradni dermatologicznej w Zgorzelcu, która jest nieczynna od czasu, kiedy straciliśmy wspaniałego lekarza, dermatologa, i pacjenci niestety muszą jeździć po różnych ośrodkach ościennych. I w planie jest również otwarcie oddziału otolaryngologii dla dzieci. Też tak informacyjnie, że w ZOS-ie zatrudniony, ZOS jest, nie wiem czy się nie mylę, ale wydaje mi się, że jest największym pracodawcą
w powiecie, na pewno w naszym mieście, zatrudnia 1440 pracowników, w tym 233 lekarzy i 417 pielęgniarek. Pozostali pracownicy to dodatkowe branże niezbędne do funkcjonowania zakładu. I w tym roku w szpitalu naszym hospitalizowano ponad 47 tysięcy osób. Udzielono porad specjalistycznych 146 tysięcy, a porad w POZ-cie, mam na myśli POZ, tylko który działa w ramach WSSP ZOZ-u, 165 tysięcy porad ponad udzielono. I wykonano ponad 760 tysięcy badań diagnostycznych. Proszę zobaczyć, jak to się ma do tych pracowników, prawda, niespełna 1,5 tysiąca, prawda, z czego lekarzy, pielęgniarek jest zaledwie, nawet nie ma ponad 550 tylko osób. Także praca odbywa się pełną parą. I przedstawię tylko Państwu jeszcze inwestycje, jakie w 2023 roku zostały podjęte. Taką pierwszą wielką inwestycją jest zakup wieży laparoskopowej. To jest wysoce specjalistyczne, nowoczesne urządzenie do wykonywania zabiegów z oszczędzeniem powłok ciała, z tym, że nie otwiera się, prawda, tak, powiem tak kolokwialnie, pacjenta, tylko po prostu poprzez dwa otwory, prawda, dokonuje się zabiegów takich, o których kiedyś nam się nie śniło. Następną inwestycją jest modernizacja oddziału otolaryngologicznego i z utworzeniem własnej sali operacyjnej. Taki ten koszt tego zadania to był 2,5 miliona złotych. Wrócę do wieży laparoskopowej. Ta wartość tego zadania to było 725 tysięcy złotych, z czego powiat dofinansował 300 tysięcy. Następnie utworzenie sali wybudzeń przy bloku operacyjnym, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo i komfort osób, które zostają poddane zabiegom operacyjnym. Następnie powiększenie oddziału psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, mające na celu wprowadzenie efektywnych metod leczenia w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID. Myślę, że każdy z Państwa wie, co się dzieje z ludźmi, jakie mamy konsekwencje psychiczne tej strasznej pandemii, która zawładnęła nami przez dwa lata. Zarówno kwestia wyposażenia terapeutów, lekarzy, wszystko jest to ogromnie kosztochłonne. Wartość tego projektu to jest ponad 4,5 miliona złotych i dofinansowanie z budżetu państwa już wpłynęło 3 miliony 840 złotych. W planie jeszcze, takim plan inwestycyjny na następne lata, jest rozbudowa psychiatrii dziecięcej i to już mieści się w kosztach ponad 10 milionów złotych. Dyrekcji udało się uzyskać dotacje na zapewnienie cyberbezpieczeństwa i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania antywirusowego. Również dokonano zakupu sprzętu do ginekologicznych zabiegów laparoskopowych i histeroskopowych o wartości 676 tysięcy złotych i tutaj właśnie dotacja z naszego miasta, którą przeznaczyliśmy na doinwestowanie, wyniosła 200 tysięcy złotych i również gmina Zgorzelec dołożyła się w kwocie 150 tysięcy złotych. W międzyczasie jeszcze zmodernizowano źródła ciepła w obiektach służących ochronie zdrowia zarówno w Zgorzelcu, jak i w Zawidowie. I montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych był wartością w Zgorzelcu 836 tysięcy złotych, ponad to wszystko, i w Zawidowie 479 tysięcy złotych. Także zdrowie jest bardzo kosztochłonne. Tym niemniej jednak każdy z nas czuje się bezpiecznie, jeżeli ma dostęp do tego typu usług i możliwość korzystania z nowoczesnych technologii. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos?
Pani radna Agnieszka Skonieczka. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Zapoznałam się z raportem o stanie miasta i podobnie jak pani radna, brakuje mi tutaj szczegółowych informacji dotyczących ochrony zdrowia, ale także bardzo istotnych tematów dla mieszkańców, a mianowicie bardziej szczegółowych danych dotyczących ochrony środowiska w naszym mieście oraz w szczególności gospodarki wodno-ściekowej. Przeanalizowałam raport i jest tutaj zapisane, że wodociągi w skrócie nie realizowały żadnych inwestycji w zeszłym roku. Uważam, że ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych dla mieszkańców Zgorzelca jest bardzo ważne. Mamy tutaj wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń. Oczywiście raport zbiera te wszystkie informacje i bazujemy tutaj na tych planach i tych strategiach, które Rada podejmuje i realizujemy te działania zgodnie z tymi dokumentami. Na inwestycje właśnie z obszaru gospodarki wodno-ściekowej w zeszłym roku planowane były środki w wysokości około 2 700 000 zł. Ze wszystkiego zrezygnowano, nie przeprowadzono żadnej inwestycji. Szanowni Państwo, ja tylko może dla osób, które nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest ochrona wody i zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody. Mamy dwa ujęcia głębinowe na ulicy Orzeszkowej i ulicy Henrykowskiej. Mamy tutaj raport, dokładnie program ochrony środowiska dla miasta Zgorzelec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028. W tym raporcie jest jasno powiedziane, jakie są słabe strony i zagrożenia miasta dla mieszkańców. To jest przede wszystkim brak sieci kanalizacyjnej na terenach nowo inwestowanych, ale także możliwość wystąpienia skażeń wody pitnej. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w tych miejscach, gdzie obecnie, myślę o okolicy Orzeszkowej, gdzie obecnie jest bardzo gęsta zabudowa domków jednorodzinnych i mamy oczyszczalnie. Tutaj pytanie, czy jest prowadzony monitoring i ewidencja takich oczyszczalni przydomowych, jak to wygląda, bo tutaj w raporcie brakuje takich informacji. Czy jest to przez to, że nie było takich działań, więc moje pytanie, czy taki monitoring jest prowadzony? Czy jest prowadzona kontrola szczelności zbiorników bezodpływowych w tym obszarze? Przypomnę, że jest to obszar, gdzie ujęcia tak, wody, więc to jest bardzo istotne i bardzo proszę, żeby się do tego odnieść. Dziękuję. Pan burmistrz. Szkoda, że na komisji, kiedy była omawiana sytuacja spółek, pani radna nie zadała tych pytań prezesowi. Ja tutaj odnoszę się do raportu, pani burmistrz. Okej, dobrze. To ja już odpowiadam. Słuchaj. W 2015 roku powstały Wody Polskie, które zatrudniły 15 tysięcy pracowników, żeby było lepiej. Do 2015 roku miasto płaciło około 70 tysięcy za tak zwane wody opadowe. Szły te pieniądze do Urzędu Marszałkowskiego. Większość tych pieniędzy wracało do nas w ramach środków na różnego rodzaju działania związane z ochroną wód. W tej chwili za zeszły rok zapłaciliśmy 1 400 000 zł. Wody Polskie nie mają pieniędzy na inwestycje. Nawet proszą nas o to, żebyśmy usuwali samochody, które leżą w źródle rzeki. Mieliśmy przykład, dopiero jak telewizja przyjechała, to Wody Polskie zlikwidowały samochód. Wiatrołomy. Generalnie nie mają pieniędzy na podjęcie żadnych działań. Tak jak mówię, płacimy w tej chwili 1 400 000 zł. Dodatkowo od półtora roku wodociągi starają się o zmianę taryfy, bo jak Państwo doskonale wiecie, ceny gazu, ceny prądu, a wodociągi są bardzo prądochłonne, bo wszystkie pompy, cała infrastruktura działa na prądzie. Prąd poszedł bardzo mocno do góry. Ustawodawca, w zasadzie no, może nie ustawodawca, tylko Wody Polskie
nie przewidują zmian taryfy, odrzucają, nawet w zasadzie to czepiając się, można tak powiedzieć, rzeczy, których nie powinni się doszukiwać, czyli na przykład amortyzację, szukają pretekstu, żeby odrzucić wnioski. Dzieje się to w całej Polsce. Sytuacja wodociągów w całej Polsce jest tragiczna. Wodociągi już, to wszystkie wodociągi w Polsce sygnalizują problem, że zaczynają tracić płynność, o inwestycjach nie mówiąc. Więc jeżeli dalej tak sytuacja będzie wyglądała, o inwestycjach możemy zapomnieć, wodociągi będą walczyły o przetrwanie z drobnymi remontami, o odtworzeniu infrastruktury, w ogóle nie wspominając, bo będzie coraz gorzej. Więc myślę, że te pytania i te pretensje, które pani tutaj zgłosiła do raportu, powinna pani zgłosić może gdzieś wyżej jako radna, że się pani też nie zgadza z taką sytuacją w naszym kraju, że wodociągi zaczynają mieć problemy. I to powtarzam wszystkie w całym kraju. Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Czy jeszcze ktoś chciałby? Pan burmistrz Baranowski, proszę. Zgodnie z przepisami raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Taki jest wymóg ustawowy. Natomiast gdybyśmy chcieli tutaj umieścić wszelkie informacje o działalności gminy w ciągu roku, to taki raport mógłby mieć nawet i może ponad 1000 stron, czyli nikt by go nie przeczytał. Natomiast najważniejsze zagadnienia, które wymagane są przepisami, rozszerzone o poszczególne elementy, zostały w raporcie umieszczone, uwzględnione. Dziękuję. Pani radna Skonieczka. Bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo, bardzo dobrze, że pan burmistrz zacytował, w szczególności ja wspomniałam o tym, czego brakuje w tym raporcie i mówię tutaj o tych rzeczach, które właśnie wynikają z naszych planów i strategii. I jest tutaj wprost napisane, że należy zintensyfikować działania kontrolne mające na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód i między innymi źródła nielegalnych zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód. Więc to jest po prostu, proszę, żeby na przyszłość też zawierać takie informacje, bo to są bardzo istotne dla mieszkańców i także dla nas kwestie. Pani przewodnicząca, w raporcie nie znajdują się w zasadzie informacje dotyczące problemów, które nurtują mieszkańców. Między innymi mamy tutaj wspomnianą komunikację, mamy punkt dotyczący komunikacji, natomiast nie mamy odniesienia co z działką i co z dawnym dworcem PKP na dzień 31 grudzień 2022, więc nie ma takich informacji. Więc to też jest istotne, gdzie taki na przykład dworzec PKS może powstać. Ale to chyba nie jest sprawa raportu o stanie miasta. Pan burmistrz, proszę. Jest. Znaczy, to jest teren istotne. Prywatny, natomiast jeżeli chodzi o dworce komunikacji kolejowej, to jest zadanie Polskich Kolei Państwowych. My mamy wyznaczone dworce. Jeżeli pani radna oczekuje, że będziemy każdą nieruchomość w mieście opisywać, bo mamy nie tylko z dworcem problem, ale mamy też kilka innych nieruchomości, które niestety niszczeją, bo właściciele o nie nie dbają i nie ma przepisów prawnych, które by zmusiły właściciela do działań. Dworzec nie jest jedynym tego przykładem. Nie ma obowiązku, to po pierwsze opisywania każdej nieruchomości, natomiast możemy zacząć opisywać każdą nieruchomość, tylko nie wiem, czy o to chodzi. Pan burmistrz Baranowski. W odniesieniu do poprzedniej kwestii, którą pani radna poruszyła, chciałbym zauważyć, że dopiero w bieżącym roku został nałożony na gminę obowiązek założenia ewidencji bezodpływowych zbiorników na ścieki oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. I w tej chwili jest to realizowane. Taką ewidencję mamy. W momencie, kiedy zakończy się zgłaszanie przez mieszkańców, właścicieli do ewidencji posiadanych urządzeń, przystąpimy do weryfikacji danych. Na podstawie informacji, które posiadaliśmy do tej pory, są informacje przede wszystkim z przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, takie działania na bieżąco są prowadzone. Dziękuję. Pani radna Skonieczka. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu.
Mówiąc o komunikacji, jest tutaj punkt dotyczący komunikacji miejskiej. Dlatego zapytałam, gdzie w przyszłości albo gdzie planowany jest, czy w ogóle planowany jest dworzec PKS, ponieważ wielokrotnie powtarzał Pan, że na tej działce będzie taki punkt. Stąd no tutaj nie ma odniesienia do tego, więc zadaję pytanie, czy nadal jest to aktualne i gdzie powstanie taki punkt oficjalnie przesiadkowy, tak? Pan burmistrz? Jest planowane, natomiast przypominam, że dotyczy to porozumienia, które mieliśmy z poprzednim właścicielem. Jeżeli ten właściciel będzie chciał przystąpić do takiego porozumienia, no to wtedy będziemy mieć pieniądze na to, żeby taki punkt zrobić. Na razie, jeżeli znajdziemy jakieś środki unijne, będziemy chcieli też taki punkt zrobić. Natomiast na razie nie ma pieniędzy na wykonanie takiego punktu. No i myślę, że generalnie to zamyka temat dworca PKS-u. My nie mamy PKS-u z korzyściu swojego. Chcielibyśmy mieć, też myślimy o tym, ale to nie jest proste. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Pani radna Baranowska, proszę. Ja może się odniosę tutaj do oświaty i sportu. Zacznę od sportu, ponieważ mamy bardzo wiele klubów sportowych, większych i mniejszych, które przede wszystkim utrzymują się z dotacji, które otrzymują z gminy miejskiej i dzięki temu mogą funkcjonować. Oczywiście też z gminy wiejskiej i ze starostwa powiatowego, ale przede wszystkim miasto. I mimo tego, że no wzrosły właśnie również koszty utrzymania klubów, bo wyjazdy są bardzo drogie, bo koszty przejazdu bardzo drogie, jak na drugi koniec Polski gdzieś grupa sportowców musi jechać, to są naprawdę olbrzymie pieniądze, ale mimo to bardzo wiele dzieci, młodzieży korzysta z zajęć sportowych i osiągają duże wyniki. Także no mówię, dzięki tutaj pasji i samozaparciu trenerów, bo bez tej pasji to pewnie by te kluby padły wszystkie i nie byłoby sportu w mieście. Jeżeli chodzi o oświatę, z przykrością muszę stwierdzić, że zacznę może właśnie od tego, że teraz jak ma zostać podniesiona płaca minimalna w Polsce, to nauczyciel z długoletnim stażem pracy, z najwyższym stopniem awansu zawodowego, będzie miał w granicach 100 zł więcej niż właśnie pracownik z tą płacą minimalną, nie tylko pracownik w oświacie. Na razie jeszcze jakoś w szkołach tych nauczycieli trochę jest, ale coraz więcej odchodzi, bo odchodzą albo z racji tego, że już kończą pracę, idą na emeryturę, albo przenoszą się do innych zakładów pracy, żeby gdzie indziej pracować, żeby utrzymywać rodziny, bo inaczej by nie przeżyli. Nie jest to prawdą, co dostajemy raz w roku, to sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń, że nauczyciele średnio mają 7000 zł, bo tak nie jest. Tam jest wliczone wszystko, co się tylko da i odprawy emerytalne i nagrody i nadgodziny wszyściuteńko. Nie każdy ma nadgodziny, nie każdy dostaje nagrodę, nie każdy ma dodatek funkcyjny, więc no, nauczyciel dyplomowany ma w granicach 4300. Mówię, a teraz płaca minimalna ma być 4200. Także młodych pracowników naprawdę nie ma, nie przychodzą i ja już za rok będę odchodziła na emeryturę, ale to, co się dzieje, to nie tylko u nas, ale w całej Polsce, jest to naprawdę tragiczne, bo jeżeli nie będzie nauczycieli, zaczną dyrektorzy, będą zmuszeni zatrudniać kogokolwiek, byleby ktoś uczył w szkole. Tak się już dzieje zresztą w Niemczech na przykład, bo z koleżanką ze szkoły w Görlitz rozmawiałam, więc bez kwalifikacji pedagogicznych są zatrudniani nauczyciele. No i nie będzie inżynierów, nie będzie w różnych dziedzinach specjalistów, którzy będą mieli budować nasz kraj. Także mówię, dla mnie jest to przerażające, nie wiem dokąd to w ogóle zmierza i jak to będzie, bo naprawdę taki stan na studiach też nie ma w ogóle na uczelniach chętnych studentów do pracy w szkołach. Tutaj też no,
Może ktoś powiedzieć, że gdzieś tam się chwali i jakieś laurki wystawia, bo jak się czasami słyszy, że taka opinia jest. Ale chciałabym tutaj podziękować, że jednak w mieście te szkoły nasze jakoś funkcjonują, mimo tego, że większość kosztów pokrywa samorząd, bo z subwencji oświatowej jest mniejsza kwota niż połowa. Natomiast miasto przede wszystkim utrzymuje. Koszty utrzymania wzrastają, bo tak jak i wszędzie wszystko, ceny wzrastają, tak samo i tutaj. Łącznie w naszych placówkach, począwszy od żłobka miejskiego, kończąc na szkołach podstawowych, 3300 dzieciaków uczęszcza do tych placówek. I mimo, mówię, tych trudności finansowych jakoś to funkcjonuje, mimo właśnie tych różnych rosnących kosztów. Odbywają się też różnego rodzaju zajęcia, niektóre w ramach różnych projektów, ale też dzięki pasji niektórych pracowników, nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia nawet nieodpłatnie. Szkoły też w miarę są doposażane w różne pomoce, też częściowo z projektów, ale i też sporo z miasta. Więc wydaje mi się, że tutaj wielkie podziękowania dla zarządu miasta, że udaje się to jakoś powiązać, powiem tak, koniec z końcem, i że to jakoś funkcjonuje. Także mam nadzieję, że ten rok też nie będzie gorszy i że do końca roku jakoś przetrwamy i że na wynagrodzenia też będzie. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Pani radna Skonieczka. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie burmistrzu, w raporcie o stanie miasta znajduje się informacje o przychodach ze strefy płatnego parkowania. To jest ponad 1 000 000 złotych. Czy jaki jest wynik finansowy netto? Czy to się spina? Czy jak to wygląda, panie pan burmistrz? Koszty są na poziomie 900 tysięcy, 200 tysięcy nam zostaje. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza miasta Zgorzelec. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta Zgorzelec za rok 2022 Rada Miasta Zgorzelec postanowiła udzielić wotum zaufania burmistrzowi miasta Zgorzelec. Komisja statutowa wydała opinię pozytywną odnośnie projektu uchwały. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się?15 głosów za, 3 przeciw, 1 wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7. Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Zgorzelec za 2022, sprawozdania finansowego miasta Zgorzelec za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, przedstawienie sprawozdań i informacji. Na początku poproszę pana burmistrza o przedstawienie prezentacji, następnie będzie pan skarbnik. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, krótkie podsumowanie tego, co dostaliście państwo w obszernym dokumencie, jeśli chodzi o podsumowanie ubiegłego roku. Coś za daleko jest. Więc planowane dochody za ubiegły rok to zamknęły się kwotą 169 milionów 935 tysięcy 546 złotych.
Natomiast przypomnę, że to znaczy w tym punkcie wzrost w stosunku do planu ze stycznia, który wynosił 143 miliony, to jest wzrost o ponad 20 milionów. W trakcie roku plan dochodów się zwiększył. Wykonanie ostatecznie zamknęło się kwotą 149 milionów 986 tysięcy, czyli blisko kwotą 150 milionów. Z tego dochody własne to 90 milionów złotych. Wskaźnik wykonania dochodów 88,26%. To jest w tym dokumencie, jeżeli chodzi o Państwo dostali. Dochody miasta według źródeł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT-CIT to jest kwota 40 668 484 zł, więc to jest największa pozycja dochodowa w budżecie miasta. Na to się składa 38,3 udziału w PIT-cie, to jest kwota 37 milionów i 6,71% udziału w CIT-cie, czyli 2,980 miliona. W tym punkcie chciałem zwrócić uwagę, że gminy z pasa przygranicznego, zwłaszcza tego polsko-niemieckiego, no są pokrzywdzone. Już wiele razy mówiłem o tym, że zmiany podatkowe wpływają na zmniejszenie dochodów w PIT-cie u nas, natomiast poza zmianami w strukturze wydatków państwa, czy w sposobie rozliczania, czy w podatkach, mamy dodatkowy problem, ponieważ spora część mieszkańców pracuje poza granicami Polski i oni PIT-u u nas nie płacą, więc mimo teoretycznie, to może nie sporej liczby, ale jesteśmy średnim miastem, to te dochody mamy mniejsze właśnie ze względu na to, że część mieszkańców korzysta z infrastruktury, ale podatki płaci tam. Wyrównuje się to w podatku VAT, ponieważ wiele osób, które pracują w Niemczech, robi tutaj zakupy, tutaj korzysta z usług. Natomiast przypomnę, że miasto nie ma partycypacji w VAT-cie, dlatego wszelkiego rodzaju pomysły Związku Miast Polskich i postulaty, które są związane z tym, żeby miasta miały pewien udział w VAT-cie, no dla nas są bardzo korzystne i mam nadzieję, że kiedyś takie rozwiązanie będą wprowadzone, ewentualnie inne rozwiązania, które będą powodowały, że dostaniemy jakieś dodatkowe pieniądze, bo mocno pokrzywdzeni. Dochody z podatków i opłat 33 980 tysięcy. No i tutaj na tą kwotę to się składa głównie podatek od nieruchomości, to jest kwota 18 milionów 600 tysięcy. Opłata za alkohol, za sprzedaż alkoholu 1 400 000, opłata za odpady, za zagospodarowanie odpadów komunalnych, czyli tak zwana opłata śmieciowa 8 milionów 438 tysięcy, niby dużo, ale wydajemy 10. Wpływy ze strefy parkowania kwota 1 100 tysięcy. I opłaty skarbowe to jest 600 tysięcy. To są główne składniki tego punktu, czyli tych dochodów z podatków i opłat. Dotacji otrzymaliśmy na kwotę ponad 26 milionów złotych. Z tego dotacja taka największa to jest na pomoc rodzinie blisko 17 milionów złotych, na pomoc uchodźcom z Ukrainy ponad 2 miliony złotych, zasiłki społeczne to jest kwota ponad 1 100 tysięcy złotych, na funkcjonowanie przedszkoli, na ten udział państwa w funkcjonowaniu przedszkoli 1 300 tysięcy złotych, na pomoc społeczną 2 miliony złotych i gminy, których dzieci chodzą do naszych przedszkoli, wpłaciły na nasze konto blisko 1,5 miliona złotych. Subwencja ogólna z budżetu państwa 27 milionów 190 tysięcy i na tą kwotę składa się subwencja na szkoły, czyli 23,5 miliona, w zasadzie 23 miliony 600 tysięcy. Subwencja wyrównawcza, którą niestety otrzymujemy, to jest 2,4 miliona i
edukacja uchodźców 1 200 000 zł. Dochody miasta według źródeł, kolejne dochody to dochody z mienia komunalnego, kwota 4 200 000 i tutaj sprzedaż mienia to kwota 3 milionów, to jest kwota 3 150 000, dzierżawy, najmy 787 000, przekształcenia, prawa użytkowania wieczystego kwota 270 000. Środki na programy i projekty z różnych źródeł, kwota 8 milionów złotych, 5% naszego budżetu. I tutaj programy z Unii Europejskiej to jest kwota blisko 5 milionów złotych, dotacje z projektów rządowych 3 miliony złotych. Dochody od jednostek budżetowych też kwota 8 milionów złotych. I tutaj to są dochody miasta w kwocie 2 250 000. Prawie 50 000 złotych, usługi cmentarnictwa 600 000, opłaty za szkoły, przedszkola, dodatek węglowy, na pozostałą kwotę się składa. Dodatek węglowy to jest też bardzo duża, największa w tym roku kwota, to jest 4 689 000 złotych. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 445 000 złotych. Wydatki. Na 1 stycznia ubiegłego roku planowaliśmy 150 milionów, niecałe 150 milionów. Plan wydatków zamknął się kwotą 187 milionów złotych, wykonanie wydatków 166 milionów, wskaźnik wykonania wydatków 88,65%, czyli na takim samym poziomie jak wykonanie wskaźnika dochodów. No i na co wydawaliśmy? Najwięcej wydaliśmy na oświatę i wychowanie. To jest kwota w tej chwili, którą wydaliśmy z budżetu bez ministerstwa. To jest 27 milionów 609 tysięcy. I w tej chwili nasz udział w finansowaniu oświaty zwiększył się do kwoty 54%. Jest to największa kwota historii. Przypomnę, że w 2012 roku, bo od tego zbierałem sobie roku dane, to było 46,5%, później 48,8% w 2013, w 2014 49%, w 2015 47% sfinansowaliśmy, później w 2016 już 51,6%, w 2017 50,8%, w 2018 nieco lepiej, bo 49,8%, ale już 2019 nie był tak dobry, bo 52,5%, w 2020 znowu 49% i w 2021 52,7%, a w ubiegłym roku 54%. Więc jest to największa pozycja w budżecie w tej chwili, coś co zabiera nam pieniądze na bieżące działania. Kolejne wydatki to jest pomoc rodzinie, chociaż to się już powoli kończy, bo już przestajemy wypłacać 500+, kwota 19 171 000, pomoc społeczna 16 107 000, czyli łącznie na pomoc społeczną i rodzinę w zeszłym roku wydaliśmy 35 388 539 zł. Gospodarka komunalna 13% budżetu i tutaj wydaliśmy ponad 21 milionów. Natomiast taką największą pozycją wśród tych wszystkich to jest wywóz odpadów i zagospodarowanie odpadów. To jest kwota blisko 11 milionów złotych. Oczyszczanie miasta 2 350 000, utrzymanie zieleni 4 796 000 złotych, też bardzo duża. Często narzekamy na to, że koszenie trawy nie jest takie szybkie, jakby mieszkańcy chcieli, chociaż tutaj są coraz częściej rozbieżne opinie, natomiast jest to bardzo duża kwota w budżecie miasta, utrzymanie zieleni. Oświetlenie ulic 1 690 000. W tym sam rachunek za prąd to jest kwota ponad 1 000 000 zł.
kolejne wydatki, drogi gminne, drogi publiczne i transport. Na to wydaliśmy 14 milionów 700 tysięcy. Inwestycje pochłonęły blisko 9 milionów złotych. To jest ulica, w tych inwestycjach największy wydatek to na ulicę Daszyńskiego Piłsudskiego, to jest 8 milionów 275 tysięcy. Na remonty bieżące i utrzymanie dróg wydaliśmy 4 miliony 300 tysięcy i dopłaty do komunikacji miejskiej 1 685 tysięcy. Kultura i sport w naszym budżecie to jest blisko 9% wydatków, czyli kwota 14 milionów 747 tysięcy złotych. Na samą kulturę wydaliśmy 7 milionów 676 tysięcy złotych i tutaj taką najwyższymi pozycjami to jest Miejski Dom Kultury. Wydaliśmy w ubiegłym roku 3 miliony 700 tysięcy, w tym oczywiście jest remont witraży za blisko 1 283 tysiące. Na bibliotekę wydaliśmy 1 850 tysięcy i na Muzeum Łużyckie 747 tysięcy. Sport. Na sport wydaliśmy 7 milionów 517 tysięcy, w tym udziały w CSR to jest kwota 1 825 000, dotacje dla klubów sportowych 512 tysięcy, utrzymanie obiektów sportowych 1 150 000, zalew, rewitalizacja plus utrzymanie to jest 3 970 000 złotych. Administracja publiczna pochłonęła 10% budżetu, to jest kwota 1 665 812 zł. Ochrona zdrowia. Tutaj wydaliśmy kwotę 1 658 000 zł, w tym w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi różne działania 1 300 000 pochłonęły, szpital, dotacja dla szpitala 200 000 zł. Gospodarka mieszkaniowa 4 miliony 300 tysięcy. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŚ 758 tysięcy. I tutaj w ramach tej pozycji przekazaliśmy Straży Granicznej 30 tysięcy złotych, Policji 232 tysiące złotych, Straży Pożarnej 36 tysięcy, OSP 20 tysięcy. Zarządzanie kryzysowe wydało na pomoc uchodźcom z Ukrainy 354 tysiące złotych. Wydatki na zadania inwestycyjne, dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne to jest kwota 330 tysięcy złotych, w tym największą pozycją jest szpital, czyli te 200 tysięcy, o których mówiłem, oraz działania w ramach projektu programu Eko Zgorzelec, to jest na nasadzenia drzew, na fotowoltaikę dotacje, na dotacje na zbiorniki wody deszczowej, to wydaliśmy niecałe 100 tysięcy złotych. Zakupy inwestycyjne to jest oprogramowanie dla gminy oraz projekty dla szkół Laboratorium Przyszłości pochłonęło 179 tysięcy złotych. No i 14 milionów 413 tysięcy wydaliśmy na inwestycje i modernizację. Zaplanowaliśmy 25 milionów 420 tysięcy, wydaliśmy ostatecznie 14 milionów 923 tysiące, z czego taki duży poślizg, dość późno dostaliśmy informację, że będą pieniądze dla gmin, więc dopiero w trakcie roku budżetowego mogliśmy część zadań wpisać. No i te zadania się znalazły w budżecie, przeszły na ten rok częściowo. Realizacja planu dochodów to jest to, o czym mówiłem, czyli to jest 88% planu budżetu i realizacja planu wydatków 88,65, czyli generalnie jest zrównoważony, czyli wydatki są zrównoważone w stosunku do dochodów, czyli wydajemy zgodnie z tym, co wpływa do budżetu. Wybrane zadania remontowe i inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku. Remonty dróg i chodników w 2022 roku to przebudowa nawierzchni
i jezdni ulicy Tuwima, odcinek między ulicą Poniatowskiego a Karłowicza wraz z budową parkingu oraz modernizacją nawierzchni dróg wewnętrznych i placu przy garażach przy ulicy Tuwima, bloki o numerach 17 i 915. Modernizacja nawierzchni ulicy Karłowicza wraz z przebudową placu manewrowego przy garażach. Przebudowa ulicy Daszyńskiego-Piłsudskiego wraz z przebudową ronda skrzyżowania ulic Daszyńskiego-Piłsudskiego-Kościuszki. Remont nawierzchni chodnika dla pieszych przy ulicy Ciołkowskiego. Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Reja. Remont drogi zewnętrznej poniżej korony cmentarza żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu od strony zachodniej. Utwardzenie nawierzchni drogi ulicy Radosnej. To są tylko niektóre remontów, było troszeczkę więcej. Modernizacja budowy, remonty. Zagospodarowanie zalewu Czerwona Woda, to jest to tak jedno z dużych, największych zadań. Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury, trzeci etap, to jest właśnie w ramach projektu wyremontowaliśmy witraże, które Państwo możecie podziwiać przed i po wyjściu z sesji. Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana 1674 punktów świetlnych, czyli praktycznie w większości oświetlenia w mieście. Budowa wielofunkcyjnego boiska osiedlowego przy ulicy Karłowicza. Drugi etap rewitalizacji podwórek w obszarze Śródmieścia. I tutaj jest modernizacja placu zabaw w podwórku przy ulicy Okrzei oraz budowa oświetlenia podwórka. Remont pomieszczeń terapeutycznych przy ulicy Staszica i budowa siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej nr 2. Tutaj jeżeli chodzi o rewitalizację podwórek, mamy, jak Państwo doskonale wiecie, projekty w zasadzie na zagospodarowanie wszystkich podwórek. Składaliśmy do kilku projektów, nie dostaliśmy dofinansowania. W związku z tym to, co robimy, robimy z środków własnych. I jak wygląda po remoncie ulica Tuwima? Myślę, że wygląda bardzo dobrze w stosunku do tego, co było. Karłowicza, boisko przy ulicy Karłowicza, tam było takie już zniszczone, asfaltowe boisko, w tej chwili jest nowoczesne. Aczkolwiek zdecydowaliśmy się zmienić funkcjonalność, tam było boisko do piłki nożnej i tenisa. Wprowadziliśmy koszykówkę i dalej można uprawiać grę w tenisa ziemnego. Natomiast ze względu na uciążliwość piłki nożnej w takich osiedlowych miejscach została koszykówka. Siłownia zewnętrzna przy szkole podstawowej nr 2. To jest budżet obywatelski. To jest plac zabaw przy ulicy Okrzei. Zalew Czerwona Woda, plac zabaw. Myślę, że wygląda wspaniale jeszcze. No i witraże w Domu Kultury, które nie były chyba, raz widzieliśmy tam ślady niefachowego, ale takiego chałupniczego czyszczenia w czasie czyszczenia teraz przez firmę, która to wykonywała. A myślę, że od czasów budowy to taki pierwszy porządny remont. To jest ulica Daszyńskiego, Piłsudskiego. Ale też wychodząc trochę do przodu, mamy przygotowaną koncepcję zazielenienia ulicy Daszyńskiego i Piłsudskiego, tak żeby pojawiło się na tej ulicy trochę więcej zieleni, mimo że na ulicy Daszyńskiego i Piłsudskiego tej zieleni nigdy za dużo nie było, to jednak chcielibyśmy wprowadzić elementy zieleni. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, a ja poproszę pana skarbnika i równocześnie poproszę o, żeby pan skarbnik nas zapoznał z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgorzelec za 2022 rok. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Uchwała numer
rzymskie 6 łamane przez 37 łamane przez 2023 rok składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Zgorzelec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgorzelec za 2022 rok. Na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych skład orzekający w składzie Arkadiusz Babczuk przewodniczący i pani Joanna Stylska i Magdalena Macias wydaje opinię pozytywną o przedłużonym przez burmistrza miasta Zgorzelec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgorzelec za 2022 rok. Uzasadnienie. Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych burmistrz w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczegółowości nie mniejsze niż w uchwale budżetowej. Skład orzekający wydał mniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania o symbolu RB sporządzonych za okres od początku roku do 31 grudnia 2022 roku oraz informacji zawartych w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok. Badając pod względem merytorycznym sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022, skład orzekający stwierdził, co następuje. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń organów miasta. Plan i wykonanie subwencji są zgodne z wielkościami określonymi przez ministra finansów. Dochody budżetowe ogółem za 2020 rok zrealizowano w wysokości 149 986 506 zł i 5 groszy, co w stosunku do zaplanowanej wielkości wynosi 88,26%. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 139 917 103 zł 32 grosze, co stanowi 96,08% wielkości planowanej, a dochody majątkowe w kwocie 10 069 402 zł 73 grosze, co stanowi 41,42% planu. Wykonanie wpływów z poszczególnych źródeł zostało w sprawozdaniu omówione. Przedstawiono stan zaległości wobec budżetu oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Wydatki zrealizowano w kwocie 166 074 953 zł i 60 groszy, co w stosunku do planu stanowi 88,65%, w tym wydatki bieżące w kwocie 140 419 076 zł i 85 groszy, co stanowi 92,85% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 25 655 876 zł i 75 groszy, co stanowi 71,08% planu. W informacji omówiono realizację wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do poszczególnych zadań. W wyniku analizy sprawozdań RB27S o dochodach budżetowych oraz 28S o wydatkach budżetowych stwierdzono, że opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości zrealizowano w wysokości 1 445 034 zł 28 groszy, co stanowi 102,20% planu. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii wyniosły 44 tysiące zł, co stanowi 73,33% planu. Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 1 300 257 zł 20 groszy, co stanowi 77,44% planu. W informacji przedstawiono realizację wydatków z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. Dochody uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły
19 706,98 zł, które w całości wydatkowano na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 8 438 018,63 zł, co stanowi 89,29% planu. Na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 10 912 802,07 zł, co stanowi 68,57% planu. Tu jest jakaś pomyłka, bo to jest inna kwota. Miasto ma uchwałę o dopłatach do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów, rachunków dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, a także wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta za 2022 rok powstał deficyt w kwocie 16 088 447,55 zł przy planowanym wysokości 17 396 766,74 zł. Miasto w 2022 roku wyemitowało obligacje w kwocie 7 800 000 zł. Miasto w 2022 roku dokonało spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji w łącznej kwocie 1 720 000 zł. Zobowiązania z tytułu długoterminowych obligacji kredytów i pożyczek oraz spłacane wydatkami zobowiązania wywołujące skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne umów kredytów i pożyczek w kwocie na 31 grudnia 2022 roku stanowiły kwotę 62 942 457,43 zł. Miasto na koniec grudnia 2022 roku posiadało zobowiązania wymagalne w kwocie 17 085,52 zł. Miasto obciążały zobowiązanie warunkowe wynikające z udzielonych poręczeń w kwocie 57 620,40 zł. To poręczenie już jest, ten kredyt jest spłacony. Chodzi o kredyt, gdzie poręczaliśmy dla specu jeszcze parę lat temu. W tym roku zostało to już uregulowane. Wynik operacyjny budżetu za 2022 rok stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością ujemną i wynosi 501 917,53 zł. Wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustawy o finansach, wynoszą 10 667,24 zł. Przychody, o których mowa w artykule 217 ustawy o finansach, stanowią kwotę 1 456 356,17 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławiu postanowił wydać opinię pozytywną o sprawozdaniu wykonania budżetu miasta Zgorzelec za 2022 rok. Jednocześnie wykazuje się, że ocena gospodarki środkami publicznymi pod kątem celowości i gospodarności należy do organu stanowiącego. Podpisał przewodniczący składu pan Arkadiusz Papczuk. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgorzelec za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. I ja poproszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Anzelma Jaśkiewicza, o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo.
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgorzelec za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zgorzelcu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego przedstawia następujące stanowisko w sprawie wykonania budżetu roku 2022. Burmistrz miasta Zgorzelec zarządzeniem nr 882/15/23 z dnia 30 marca 2023 roku przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu miasta zgodnie z artykułem 267 ustawy o finansach publicznych i w dniu 30 marca 2023 roku przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Komisja Rewizyjna, rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok, oceniła działalność burmistrza miasta Zgorzelec w zakresie gospodarowania i gromadzenia dochodów budżetowych, gospodarowania mieniem komunalnym, stanem zaległości w realizacji dochodów i ich windykacji. Dwa, realizacji wydatków bieżących, inwestycyjnych w ramach planowanych kwot w budżecie na poszczególne zadania z uwzględnieniem kryterium celowości i gospodarności. Trzecie, dokonania zmian w budżecie. Czwarte, kontroly wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu miasta dla podmiotów zawartych umów. Piąte, dysponowania rezerwą budżetową. Szóste, obsługi długu publicznego. Siódme, sprawozdania finansowego i ósme, informacje o stanie mienia komunalnego. Budżet miasta Zgorzelec na 2022 rok został przyjęty uchwałą nr 361/2021 Rady Miasta Zgorzelec w dniu 28 grudnia 2021 roku. Uchwała budżetowa Rady Miasta Zgorzelec zakłada następujące wielkości budżetu na rok 2022. Dochody w wysokości 143 110 224 zł. Wydatki na kwotę 149 190 224 zł i deficyt budżetu na 6 080 000 zł. Po dokonanych zmianach uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami burmistrza miasta budżet uległ zmianie i według stanu na dzień 31 grudnia 2022 wynosił dochody planowane 169 935 546 zł, wydatki planowane 187 332 313 zł, planowana nadwyżka 17 396 700 66 zł. W trakcie realizacji budżetu planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 26 825 322 zł, a planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 38 142 089 zł. Powyższe kwoty związane były z wprowadzeniem do budżetu zmian w planie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, zmian w planie dochodów własnych oraz środków z programów Unii Europejskiej. Szczegółowe uzasadnienie zmian po stronie dochodów wydatków zostało zamieszczone w przedłożonym sprawozdaniu. Realizacja dochodów i wydatków budżetu miasta, realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizacje i rozliczenie z budżetem miasta zakładów budżetowych, rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych, instytucji kultury, ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej. Komisja Rewizyjna oceniła realizację z budżetu miasta przez burmistrza za 2022 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2022. Realizacja dochodów. Szczegółowa analiza zrealizowanych dochodów budżetu miasta została
przedłożona w sprawozdaniu w formie tabeli prezentuje w formie opisowej dochody według źródeł wraz z zestawieniem zaległości, nadpłat, skutków ulg, co zostało szczegółowo opisane w części sprawozdania dochody. Komisja stwierdza, że dochody zrealizowano ogółem na kwotę 149 986 562 zł, na planowane w wysokości 169 935 546 zł, co stanowi 88,26% wskaźnika wykonania w stosunku do planowanego. W tym planowane dochody własne na kwotę 97 222 230 zł, a wykonanie w kwocie 88 325 492 zł. Co stanowi 90,85% planu rocznego. Wpływy z tytułu podatków i opłat wyniosły ogółem 35 425 481 zł, co stanowi 90,01% planu, w tym podatku od nieruchomości w wykonaniu w wysokości 18 547 169, co stanowi 90,17% planu rocznego. Przyjęte uchwałą nr 224 przez 2022 rok stawki podatku od środków transportu były niższe od stawek maksymalnych ustalonych przez ministra finansów. Z tego tytułu skutki obniżenia stawek w 2022 roku wyniosły 553 612 zł mniej oczywiście do budżetu. Komisja przeanalizowała odpisy i omarzenia podatku w 2022 roku o łącznej kwocie 288 258 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 281 481 zł, nie dostrzegając w tym zakresie uchybień. Skutecznie realizowane jest egzekwowanie zaległości płatniczych. Urząd wystąpił do właściwych instytucji o ich egzekucję. Wysłano 3321 upomnień na kwotę 2 438 650 zł i 833 tytuły egzekucyjne na kwotę 627 766 zł. Dla nieopodatkowanych należności wystawiono 1727 wezwań do zapłaty na kwotę 405 242 zł. Dochody z mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 8 335 000. Zostały zrealizowane na poziomie 50,5% planu rocznego, uzyskując dochód w wysokości 4 209 559 zł. Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach planowanych kwot w budżecie. Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miasta plan wydatków na rok 2022 wynosił 187 332 313 zł. Z tego wydatki bieżące na kwotę 151 238 161 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 36 094 152 zł. Na realizację zadań własnych i zadań zleconych wydatkowano z budżetu miasta kwotę 166 074 953 zł, co stanowi 88,65% planowanych wydatków, w tym wydatki bieżące 140 419 076 zł i wydatki majątkowe 25 655 876 zł. Na realizację zadań zakupów inwestycyjnych oraz dotacji zaplanowano w budżecie kwotę 25 420 501 zł. Zrealizowano w wysokości 14 821 758 zł. To jest 58,31% planu. Szczegółowa informacja w zakresie wydatków i ich struktura znajduje się w przedstawionym sprawozdaniu w części drugiej wydatki oraz w części trzeciej wydatki na finansowanie inwestycji. Dokonywanie zmian w budżecie.
W roku budżetowym 2022 Rada Miasta podjęła 15 uchwał w sprawie zmian w budżecie, a Burmistrz Miasta wydał 26 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. Zmiany polegały na wprowadzeniu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i władze oraz przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale. Kontrola wykorzystania dotacji przez podmioty realizujące zadania na podstawie umów porozumień. W 2022 roku przyznano z budżetu miasta dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, gospodarki mieszkaniowej, edukacji, oświaty oraz turystyki i krajoznawstwa, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podmioty, które otrzymały dotacje w określonym trybie we właściwym czasie dokonały rozliczeń. Dysponowanie rezerwami. Rezerwa ogólna i celowa na 2022 rok uchwalone przez Radę Miasta wynosiła 1 965 583 zł. Rezerwę w 2022 roku rozdysponowano w kwocie 1 708 146 zł. Szczegółowy opis rozdysponowania zmienionej kwoty został zamieszczony w przedłożonym sprawozdaniu. Obsługa długu publicznego. Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek kredytów oraz obsługi obligacji komunalnych zaplanowano kwotę w wysokości 3 222 423 zł. Wydano kwotę 3 194 607 zł. Na koszty związane z emisją obligacji komunalnych wydano 27 815 zł. Obsługa długu publicznego stanowi 1,94% wydatków ogółem. Sprawozdania finansowe. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 31.12.2022 Komisja stwierdza, że sprawozdania finansowe we wszystkich istotnych aspektach przedstawiają rzetelne i jasno określone informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Gminy Miejskiej Zgorzelec na dzień 31.12.2022 rok. Jak też w wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022, na które składały się bilans wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec za 2022 rok. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych za 2022 rok. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2022 rok. Łączne zestawienie zmian funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2022 rok. Informacje dodatkowe. Przedstawiony bilans w aktywach wykazuje. Pozycja 1. Środki pieniężne budżetu. Pozycja wykazuje stan środków pieniężnych na kwotę 4 743 164 zł. Pozycja 2. Należności rozliczenia wykazano na kwotę 862 900 zł. W bilansie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec za 2022 rok po stronie pasywów wykazano pozycja 1. Zobowiązania finansowe, czyli kredyty i pożyczka wykazana w łącznej wysokości 63 290 2755 zł, z czego długoterminowe powyżej 12 miesięcy kwota 62 942 457 zł. Pozycja 1.2. Zobowiązania wobec budżetów 302 017 zł. Pozycja 1.3. Pozostałe zobowiązania 48 280 zł. Aktywa netto budżetu wykazują kwotę minus 59 711 333 zł, na które składają się pozycja 2.1. Wynik wykonania budżetu w kwocie 16 088 447 zł. Pozycja 2.5. Skumulowany wynik budżetu miasta minus
43 948 558 zł. Rozliczenia międzyokresowe to jest 2 024 640 zł. Bilans jednostek budżetowych za 2022 rok. Po stronie aktywów, czyli aktywa trwałe, to jest 674 144 817. Aktywa obrotowe 42 279 138. Po stronie pasywów fundusz w kwocie 707 742 314 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 8 681 441 zł. Łączny rachunek zysków i strat jest zgodny z wynikiem finansowym netto za 2022 rok, wykazanym w łącznym zestawieniu zmian funduszu jednostki. Fundusz o sprawozdaniu, czyli zestawienie zmian z funduszu jednostki, potwierdza zgodność z łącznym bilansem jednostek budżetowych. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 148 687 178 zł i koszty działalności operacyjnej 131 458 395 zł. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Informacja o stanie mienia komunalnego. Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienia danych o majątku gminy miejskiej według stanu na dzień 31.12.2022 rok z uwzględnieniem zmian. Informacja zawiera wartość mienia komunalnego, czyli grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne, środki transportowe, finansowe składniki majątku trwałego, udziały w spółkach gminnych i innych podmiotach, należności i zobowiązania, zmianie w stanie mienia komunalnego, zmiany w stanie mienia. Komisja rewizyjna stwierdza, co się dzieje z tym głośnikiem. Komisja rewizyjna stwierdza, że informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, artykuł 267. Realizacja budżetu za 2022 rok. Wskaźnik realizacji planu dochodów budżetu miasta Zgorzelec wyniósł 88,26%, a realizacja wydatków 88,65%. Oznacza to, że prawidłowe pod względem proporcji zaangażowanie wydatków w porównaniu z osiągniętymi dochodami. Komisja w wyniku rozpatrzenia sprawozdania z realizacji budżetu stwierdza, że do zaprezentowanych danych, jak i wykazanych zrealizowanych zadań nie wnosi zastrzeżeń. Burmistrz miasta, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadami celowości, legalności, rzetelności, gospodarności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Zdaniem komisji rewizyjnej, wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe dane daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu miasta za 2022 rok i wystąpienia do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Zgorzelec. Opinie o wykonaniu budżetu miasta wraz z wystąpieniem do Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium przyjęto w głosowaniu jawnym za 4, przeciw 0, wstrzymujących 0 i podpisy członków komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Dyskusja nad sprawozdaniem z przebiegu wykonania budżetu miasta Zgorzelec za 2022 rok, sprawozdaniem finansowym miasta Zgorzelec za 2022 oraz informacją o stanie mienia komunalnego. Głos poprosił pan radny Nikos. Pani przewodnicząca, chciałbym zwrócić uwagę, że jest 2 godziny w tej chwili sesji i stawiam wniosek o zrobienie przerwy. 10 minut. Za chwilę tutaj nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. Po tym punkcie otwieram dyskusję.
Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Jerzy Cyburt. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie burmistrzu. Ja sobie pozwolę w ramach dyskusji nad sprawozdaniem z przebiegu wykonania budżetu przedstawić stanowisko radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej dotyczące wykonania budżetu. Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej w odniesieniu do osiągniętych dochodów, zrealizowanych wydatków oraz zrealizowanych zleconych zadań z zakresu administracji rządowej pozytywnie oceniają wykonanie budżetu miasta Zgorzelec za 2022 rok. Osiągnięte dochody ogółem stanowią 88,26 planu rocznego. Pozytywnie oceniamy zrealizowanie dochodów własnych, w tym wpływy z podatków i opłat, a także dochody z mienia komunalnego. Plan wydatków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zrealizowany został w wysokości 166 074 953 zł. W strukturze wydatków bieżących należy podkreślić duże zaangażowanie środków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na wydatki z zakresu oświaty miasto wydało kwotę 51 128 789 zł, a otrzymana subwencja oświatowa pokryła 46% potrzeb. Pozostała część wydatków w kwocie 27 537 328 zł została pokryta dochodami własnymi. Uważamy, że otrzymywana subwencja oświatowa z budżetu państwa jest zbyt mała w stosunku do wydatków ponoszonych przez miasto na oświatę. Dużym obciążeniem budżetu były również wydatki na zadania w zakresie pomocy i polityki społecznej, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Miało to wpływ na ograniczony zakres realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Rok budżetowy w 2022 roku był okresem trudnym. Rozwój sytuacji politycznej w Europie, działania wojenne w Ukrainie, kryzys energetyczny rzutowały na sytuację ekonomiczną kraju, a tym samym samorządów. Wzrastające ceny surowców, wzrost poziomu inflacji, uruchomienie środków funduszu COVID-19 oraz związane z tym wydatki zmieniały zarówno plan, jak i realizację budżetu. Pomimo obiektywnych trudności w 2022 roku zrealizowano kilka ważnych dla mieszkańców miasta zadań inwestycyjnych. Modernizacja ulicy Tuwima, ostatni etap modernizacji ulicy Karłowicza, to poprawa bezpieczeństwa i wyeliminowanie utrudnień komunikacyjnych dla mieszkańców osiedla centralnego. Z uznaniem przyjmujemy wykonanie przebudowy ulicy Daszyńskiego, ulicy Piłsudskiego, ulicy Kościuszki w ramach trzeciego etapu rewitalizacji Śródmieścia miasta Zgorzelec. Cieszy fakt zakończenia modernizacji Miejskiego Domu Kultury i stworzenia możliwości pełnego korzystania z oferty kulturalno-rozrywkowej kierowanej do społeczeństwa. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ulicy Karłowicza, budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Orzeszkowej, zagospodarowanie zalewu Czerwona Woda w ramach piątego projektu Przygoda z Nysą to miejsca do czynnego wypoczynku i rekreacji. Uważamy, że gospodarowanie dochodami budżetowymi przy realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych uwzględnia kryteria celowości i gospodarności. Biorąc pod uwagę powyższe, będziemy głosowali za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgorzelec za 2022 rok i udzieleniem burmistrzowi miasta absolutorium. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. To jeszcze może dokończymy do tego końcowego etapu, do absolutorium. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan radny Ryszard Droszcz. Już. Stanowisko Klubu Radnych Porozumienia Prawicy dotyczące wykonania budżetu miasta za 2022 rok.
Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ze sprawozdania z wykonania budżetu z Zgorzelca wynika, że dochody za 2022 rok zaplanowane na około 170 milionów złotych zrealizowano w wysokości niemal 150 milionów złotych, co oznacza, że przyjęty przez Wysoką Radę plan dochodów wykonano w ponad 88%. Jeśli zaś chodzi o wydatki zaplanowane na ponad 187 milionów złotych, to zrealizowano je w kwocie 166 milionów złotych, co stanowi 92,85% planu. Z powyższego wynika, że w budżecie miasta powstał deficyt przekraczający 16 milionów złotych przy planowanym pierwotnie deficycie w wysokości 17,4 miliony złotych. Dochody majątkowe budżetu zrealizowano w wysokości ponad 10 milionów złotych. Warto przypomnieć, że w 2022 roku dokonywaliśmy korekt w budżecie, co spowodowane było między innymi zmianami kwot dotacji na zadania bieżące inwestycyjne oraz na zadania finansowane z budżetu państwa i Unii Europejskiej, wpływów z podatku od nieruchomości, a także ze zwiększoną subwencją oświatową. W efekcie planowane pierwotnie dochody wzrosły o niemal 19%, a wydatki o 25,5%. Na te wzrosty wpłynęły bez wątpienia rosnące ceny, inflacja, a także rosnące stopy procentowe. Nie są to warunki pozwalające samorządom na płynną realizację przyjętych zadań. Efektem tego było również znaczący spadek dochodów miasta z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych. Jeśli chodzi o wydatki, to warto zwrócić uwagę na duże przekraczające 30% budżetu miasta zaangażowanie w oświatę. Pozytywnie oceniamy wydatki na ochronę zdrowia mieszkańców, w tym wsparcie udzielone Zgorzeleckiemu Szpitalowi, finansowanie szczepień przeciw grypie, zwalczeniu narkomanii i alkoholizmu. W obszarze inwestycyjnym i remontowym należy podkreślić rewitalizację Śródmieścia, rozpoczęcie prac związanych z modernizacją ulicy Konarskiego, termomodernizacją przedszkola, modernizacją Domu Kultury i kontynuacją zagospodarowania zalewu wraz z oddaniem do użytku pięknego placu zabaw. Zgorzelec rozwija się w dobrym kierunku. Dobrze wygląda współpraca z Görlitz, która sprawdziła się chociażby w czasie koordynowania pomocy uchodźcom z Ukrainy. Napływają do nas kolejni inwestorzy, co oznacza nowe miejsca pracy. Miasto jest dobrze oceniane przez niezależne gremia. Dla przykładu ostatnio otrzymaliśmy tytuł Gmina na Piątku przyznany przez Instytut Przedsiębiorstwa SGH. W naszej ocenie władze miasta zdały egzamin z funkcjonowania w tym trudnym roku. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię na temat wykonania budżetu, wskazując, że ocena realizacji tegoż budżetu pod kątem celowości i gospodarności należy do Wysokiej Rady. Dlatego radni Klubu Porozumienia Prawicy będą głosować za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Zgorzelca za 2022 rok i za udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by jeszcze chciał z radnych zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Zgorzelec za 2022 rok. Czy są pytania odnośnie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się?16 głosów za, wstrzymuje się 3. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Przechodzimy do punktu przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza miasta Zgorzelec. Poproszę pana przewodniczącego komisji Anzelma Jaśkiewicza. Pani przewodnicząca, Wysoka Rada. Panie Burmistrzu i Szanowni Państwo, uchwała Komisji Rewizyjnej Rada Miasta Zgorzelec z dnia 16.05.2023 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zgorzelec za 2022 rok. Komisja w składzie przewodniczący Anzel Jaśkiewicz, Danuta Mazurek, zastępca przewodniczącego Agnieszka Skonieczka członek, Marek Rudziński członek, Jerzy Cymur członek. Działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Zgorzelec za 2022 rok oraz wnosi do Rady Miasta Zgorzelec o udzielenie panu Rafałowi Groniszowi, burmistrzowi miasta Zgorzelec, absolutorium za 2022 rok. Uzasadnienie. Komisja rozpatrzyła sprawozdanie przedłożone przez burmistrza miasta Zgorzelec z wykonania budżetu miasta za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jako integralną częścią sprawozdania oraz sprawozdania finansowe za 2022 rok sporządzone na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej i z dnia 4 marca 2010 roku w zakresie operacji finansowej. Komisja zapoznała się z uchwałą numer 6/37/2023 składu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wykonania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Zgorzelec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego porównując uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z własnymi ustaleniami. Komisja wysłuchała ustnych wyjaśnień burmistrza i skarbnika. Komisja sporządziła do niniejszej uchwały załącznik stanowiący między innymi liczby wskaźniki, w oparciu o które pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Wobec powyższego komisja wnioskuje o udzielenie panu Rafałowi Groniczowi, burmistrzowi miasta Zgorzelec, absolutorium za 2022 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów. Za udzieleniem absolutorium 4, przeciw 0, wstrzymujących 0. To już dziękuję, jeżeli chodzi o uchwałę dotyczącą. Dziękuję. I teraz kolejny punkt, tak, pan, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Rachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza miasta Zgorzelec. Uchwała numer 6/55/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Zgorzelec za 2022 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Rachunkowej w sprawie pan Arkadiusz Babczuk, przewodniczący, pani Joanna Stylska członek i pani Magdalena Macias członek wydaje opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Zgorzelec za 2022 rok. Uzasadnienie. Po zapoznaniu się z przekazanym 19 maja 2023 roku wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Zgorzelec za 2022 rok, skład orzekający Regionalnej Izby Rachunkowej we Wrocławiu stwierdza, że wniosek sformułowany został w wyniku rozpatrzenia. Pierwsze, sprawozdania finansowego za 2022 rok. Drugie, sprawozdania z wykonania budżetu wraz za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. Trzecie, informacje o stanie mienia komunalnego. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zgorzelec po dokonaniu analizy powyższych dokumentów sformułowała wniosek o udzielenie burmistrzowi miasta Zgorzelec absolutorium za 2022 rok.
Jak wynika z opinii dołączonej do wniosku, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła w badanym zakresie nieprawidłowości. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Regionalnej Izby Rachunkowej we Wrocławiu postanowił wydać opinię pozytywną o wniosku. Podpisał przewodniczący składu pan Arkadiusz Babczuk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Zgorzelec absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Zgorzelec za 2022 rok. Komisja statutowa wydała w tej sprawie opinię pozytywną. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się? Trzynaście głosów za, wstrzymuje się 4. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Ogłaszam 5 minut przerwy. Dziękuję.
nowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. Projekt był omawiany na Komisji Komunalnej, Komisji Bezpieczeństwa, Komisji Statutowej. Komisje wydały opinię pozytywną. Czy są pytania do projektu uchwały? Pani radna Agnieszka Skonieczka. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, proszę o przedstawienie zmian, co zmieniamy tutaj w sposobie i zakresie świadczenia usług. I pytanie, dlaczego zostały usunięte odpady niebezpieczne? To jest rozpuszczalniki, środki czyszczące i gdzie będziemy mogli je składować jako mieszkańcy i wywozić. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Baranowski. Zmiany, które zostały wprowadzone, mają charakter w zasadzie kosmetyczny i związane są ze zmienionymi przepisami. Kosmetyczne zmiany polegają na uznaniu zasadności zastrzeżeń organu nadzoru wojewody, który stwierdził, że takie pojęcie jak wielkości detaliczne nie występuje w takim ogólnym obiegu, więc należało to zlikwidować. Natomiast odpady niebezpieczne przestały być odpadami komunalnymi. Wobec tego nie możemy się zajmować określeniem zasad ich zagospodarowania. Odpady niebezpieczne podlegają zupełnie odrębnym przepisom, które nie mogą być regulowane przez uchwałę Rady dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Skonieczka. Pani przewodnicząca, pani burmistrzu, więc pytanie, gdzie teraz mieszkańcy mają wozić rozpuszczalniki, środki czyszczące, aerozole, środki ochrony roślin i oleje? Pan burmistrz? Najbliżej nas znajdujące się składowisko odpadów niebezpiecznych znajduje się w Wałbrzychu. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Pani radna Skonieczka. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Czyli w Wałbrzych, tak? Mieszkańców należy poinformować, że mają wozić do Wałbrzycha. Możemy poinformować, przepraszam, tak? Możemy Proszę, poinformować Panie. Mieszkańców, że zgodnie ze zmienionymi przez Sejm przepisami odpady niebezpieczne przestały być odpadami komunalnymi i nie wolno nam gromadzić takich odpadów ani w wyniku odbioru od mieszkańców, ani także na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Pani radna Skonieczka. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jeszcze został usunięty punkt dotyczący pokrywania kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym za uiszczoną opłatę. Teraz kto będzie to robił i utrzymywał? Dlaczego taka zmiana? Czy też to wynika z ustawy? Pan burmistrz? Tak, zgodnie z przepisami to obowiązek właściciela odpadów. Do obowiązku właściciela odpadów należy utrzymanie pojemników w należytym stanie sanitarnym. Czy jeszcze ktoś chciałby? Oczywiście my będziemy tutaj okresowo dezynfekować pojemniki, ale nie możemy ich utrzymywać w czystości. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się? Dwanaście głosów za, 4 wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu podjęcia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy miejskiej Zgorzelec.
Projekt był omawiany na Komisji Komunalnej, Komisji Bezpieczeństwa, Komisji Statutowej. Komisje wydały opinię pozytywną. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest? Pani Radna Skonieczka, nie widziałam. Proszę szybciej podnieść rękę. Proszę się rozglądać. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, proszę o przedstawienie, jakie zmiany zostają wprowadzone i bardzo proszę po raz kolejny, żeby uzasadnienia do projektu uchwał były bardziej wyczerpujące. Dziękuję. Pan Burmistrz? Podobna sytuacja jak poprzednio, bo to są bardzo zbliżone do siebie uchwały. Jedna to jest tak zwany duży regulamin, druga mały regulamin. To jest przeniesienie zapisów z jednej uchwały do drugiej. Ponieważ projekt uchwały był szykowany kilka miesięcy temu, to w tej chwili nie mam niestety przy sobie poprzedniej wersji, więc nie mogę odpowiedzieć w szczegółach, ale tak jak powiedziałem, są to stosunkowo nieistotne zmiany, ale wynikające ze zmienionych przepisów ustawowych oraz uwag organu nadzoru. Czy jeszcze ktoś ma uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się?14 głosów za, 2 wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Zgorzelec. Projekt był omawiany na wczorajszej Komisji Budżetu, Komisji Edukacji, Komisji Statutowej. Komisje wydały opinię pozytywną. Czy są pytania odnośnie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się? Piętnaście głosów za, 1 przeciw. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Okulickiego. Projekt był omawiany na Komisji Komunalnej i Komisji Statutowej. Komisje wydały opinię pozytywną. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się? Szesnaście głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Andersa. Komisja Komunalna i Komisja Statutowa wydały w tej sprawie opinię pozytywną. Czy są pytania? Pani Radna Agnieszka Skonieczka. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, chciałam jeszcze raz dopytać, czy tutaj mówimy o przetargu nieograniczonym w tych... To na przyszłość też proszę o... Pani Przewodnicząca, żeby tutaj było też wskazane, jaki to jest tryb dokładnie, czy przetarg ograniczony, czy nieograniczony. Dziękuję bardzo. Z projektu burmistrza miasta. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się?16 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Lubańskiej w Zgorzelcu, będących własnością PM Zgorzelec Spółka z OO z siedzibą przy ulicy Przeskok 2 w Warszawie, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz kaucji zabezpieczającej umowę najmu. Pan burmistrz chciałby zabrać głos? Tak. W tej uchwale główną zmianą jest rezygnacja z generatora wniosków, czyli możliwości aplikowania przez internet ze względu na to, że od października ubiegłego roku nie możemy się doprosić PFR nieruchomości o przekazanie oprogramowania. Jednocześnie w tym punkcie, jeżeli pani przewodnicząca pozwoli, parę słów, na jakim etapie jesteśmy. Bo wielu mieszkańców do mnie dzwoni do urzędu w sprawie wynajmu. Budynek prawdopodobnie do końca lipca jeszcze nie zostanie oddany do użytku. Natomiast żeby rozpocząć nabór, potrzebujemy mieć podpisane porozumienie z PFR nieruchomości oraz wyliczone koszty. Takich informacji również nie mamy. Jednocześnie wystąpiłem do PFR nieruchomości o obniżenie warunków finansowych, tak żeby czynsze były niższe, ponieważ przy wysokich stopach procentowych te czynsze będą wysokie. Na razie czekamy na odpowiedź od PFR nieruchomości. Czy ktoś by z radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się? Głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników. Komisja Komunalna wydała opinię pozytywną. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się?
16 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z województwem dolnośląskim, Dolnośląską Służb Dróg i Kolei we Wrocławiu w celu ustalenia przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą Dolnośląska Cyklostrada Trasa 6A Regia. Projekt był omawiany na Komisji Komunalnej, Komisji Budżetu, Komisji Bezpieczeństwa, Komisji Statutowej. Komisje wydały opinię pozytywną i pan burmistrz chciałby zabrać głos. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, prosiłbym o przegłosowanie tej uchwały, żebyśmy mieli możliwość podpisania tego porozumienia. Natomiast jeszcze przed podpisaniem porozumienia prosiłbym pana Tomasza Górala o zwołanie komisji komunalnej poszerzoną o tych radnych, którzy są zainteresowani, żebyśmy mogli omówić możliwości budowy cyklostrady w Zgorzelcu, ponieważ jesteśmy po, w zasadzie zakończyliśmy analizę i możliwości wybudowania cyklostrady oraz analizę ankiety, którą przeprowadziliśmy, czy konsultacji, które przeprowadziliśmy z mieszkańcami. O ile co do zasady mieszkańcy są za budową cyklostrady, czy w ogóle ścieżek rowerowych, o tyle bardzo dużo uwag było co do przebiegu przez ulicę Armii Krajowej, ponieważ na odcinku w zasadzie od Szkoły Podstawowej nr 3 do Ronda Solidarności, a już szczególnie od wiaduktu kolejowego do Ronda, jest bardzo mało miejsca i albo musielibyśmy puścić ruch rowerowy chodnikiem, czyli zrobić ciąg pieszo-rowerowy. A tutaj wiele osób zwraca uwagę, że no nie są to najlepsze rozwiązania, zwłaszcza jeżeli ten tor rowerowy nie jest wyznaczony. Albo zwęzić ulicę i też w jakiś sposób wejść w chodnik. Tak czy inaczej w najprostszym wariancie, czyli zrobienie ciągu pieszo-rowerowego, będzie problem, bo rowerzyści będą jeździli po chodniku. W przypadku przebudowy tej drogi to będą bardzo wysokie koszt. Więc trzeba było się zastanowić, czy po prostu wchodzić w ten projekt, bo mówię, sam mam mnóstwo wątpliwości. Myśmy się spotykali kilkukrotnie, dyskutowaliśmy o możliwości przebiegu tej drogi rowerowej, którędy ją poprowadzić. Natomiast na każdym etapie są przeciwwskazania, więc tutaj trzeba się szerzej zastanowić i podjąć wspólną decyzję. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się? Szesnaście głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr 379/2022 Rady Miasta Zgorzelec dnia 25 stycznia 2022 w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Zgorzelec oraz nadania jej statutu. Wszystkie komisje odnośnie tego projektu uchwały wydały opinię pozytywną. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się?
16 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu podjęcia uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 466 na 2022 Rady Miasta Zgorzelec w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zgorzelec. Projekt był omawiany na Komisji Budżetu, Komisji Komunalnej, Komisji Statutowej. Komisje wydały opinię pozytywną. Oczywiście uchwała jest wraz z autopoprawką. Czy są pytania odnośnie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się? Szesnaście głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do uchwały w sprawie powołania zespołów do spraw przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. Projekt Komisja Statutowa zaopiniowała pozytywnie. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się? Szesnaście głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do uchwały w sprawie zmiany do uchwały powołującej niestałą komisję do spraw odznaczeń. Komisja statutowa wydała opinię pozytywną. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się? Szesnaście głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu podjęcia uchwały w sprawie zmiany do uchwały ustalającej skład ilościowy i osobowy komisji stałych. Komisja statutowa wydała opinię pozytywną do projektu uchwały. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się? Szesnaście głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu podjęcia uchwały w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji. Komisja statutowa wydała w tej sprawie opinię pozytywną. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się?
15 głosów za, 1 wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Zgorzelec na 2023 rok wraz z autopoprawką. Projekt był omawiany na Komisji Budżetu, Komisji Komunalnej, Komisji Statutowej. Komisje wydały opinię pozytywną. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się? Szesnaście głosów za, jeden wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej miasta Zgorzelec wraz z autopoprawką. Projekt był omawiany na Komisji Budżetu, Komisji Komunalnej, Komisji Statutowej. Komisje wydały opinię pozytywną. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się? Szesnaście głosów za, jeden wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do ostatniej już uchwały. To podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Komisja Zdrowia wydała opinię pozytywną, Komisja Statutowa również. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się? Siedemnaście głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Czy w tym punkcie ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do spraw różnych. Czy w tym punkcie ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Pani radna Agnieszka Skonieczka, proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, mam dwa pytania. Jedno dotyczy skateparku. Czy wiemy, że ten nowy jest planowany tutaj przy parku na Batorego? Natomiast co z tym gruntem po starym skateparku? Czy ma Pan plan, jak zostanie to zagospodarowane? Pan Burmistrz? To jest częścią stadionu. Na razie... Na razie nie mamy planu, w jaki sposób go zagospodarować. Powiem, że po doświadczeniach z tym skateparkiem, który tam był, musiałoby być to coś, co jest bardzo trwałe. No najlepiej boisko. Pani radna Skonieczka. Jeszcze jedno pytanie, panie burmistrzu. Proszę powiedzieć, czy, bo w 2018 roku została podpisana umowa z Citronexem Trans Energy dotycząca tych dwóch dróg już teraz gminnych. Proszę powiedzieć, czy na dzień dzisiejszy czy jesteśmy właścicielem, czy ujawniono już w księgach wieczystych? Pan burmistrz? Tak, jesteśmy właścicielem. Chodzi o tą drogę do pani. Tak, ten 27. Tak.
Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Woźniak, proszę. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Do pana burmistrza wpłynęło pismo pani Danuty Antosik w imieniu mieszkańców z prawie setką podpisów. To była prośba, że my niżej podpisani prosimy o ogrodzenie płotkiem placu zabaw przy ulicy Stefana Batorego oraz przywrócenie oświetlenia znajdującej się tam lampy. I mam pytanie, jak się ustosunkował albo ustosunkuje pan burmistrz do tego pisma? Pan burmistrz? Znaczy, jeżeli chodzi o lampę na pewno, natomiast jeżeli chodzi o ogrodzenie, tam dzieciom nic nie zagraża. Natomiast wykonanie ogrodzenia, później konserwacja coroczna, to są koszty dodatkowe. No, myślę, że nie ma potrzeby, żeby tam budować dodatkowego ogrodzenia w parku, placu zabaw. Pani radna Skonieczka. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Ja wielokrotnie zwracałam się o prośbę, żeby wykonać to niewielkie ogrodzenie z uwagi na to, że po prostu jest tam dużo psów. I naprawdę lepiej, żeby te place zabaw wszystkie były ogrodzone i dbajmy o nasze maluchy. Dziękuję. Pan burmistrz? Tak? Nie? Czy jeszcze ktoś z radnych? Pan radny Woźniak, proszę. Tak, mam jeszcze jedną taką prośbę, panie burmistrzu, bo wiem, że co roku MPGK powinno też prowadzić jakiś monitoring stanu tego, nad czym ma nadzór jakiś. No a głównie chodzi o uzupełnienie brakujących desek w ławeczkach, głównie przy Parku Paderewskiego, tam w kierunku no, grzybka tak zwanego, tak? Bo tam już od zeszłego roku brakuje tych ławek, a teraz ten sezon jest taki, a inny. Fajnie, jak wykoszona jest trawa w parku, fajnie, że są te leżaczki. Coraz więcej tam osób chodzi, spaceruje i z pieskami, i nie tylko z pieskami. No i fajnie byłoby, jakby była taka możliwość, żeby sobie tam usiąść. Pan burmistrz? Zlecone zostało naprawienie i pomalowanie tych ławek. To już zostało zlecone. Czy jeszcze ktoś radnych chciałby zabrać głos? Pani radna Ewa Motyka. Nie próbowałam się skontaktować z osobą odpowiednią w urzędzie w tej sprawie, ale nie udało mi się, w związku z czym poruszę ten temat. Chciałabym zasygnalizować taką sprawę, czy wreszcie zapytać, czy prowadzone jest jakieś nowe działania odnośnie wykaszania trawników, bo nie wszystkie trawniki muszą być wykaszane. W świetle najnowszych doniesień i coraz więcej się o tym mówi w mediach społecznościowych, żeby nie wykaszać wszystkiego. Oczywiście są miejsca, gdzie trzeba to zrobić ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na różne inne powody, ale też są miejsca, gdzie te trawniki mogą rosnąć w sposób naturalny. Także moje pytanie jest takie, czy rozważano w naszym mieście tą sprawę, czy jeszcze nie? Pan burmistrz? Tak, rozważaliśmy. Część trawników w Parku Błachańca będzie dużo rzadziej koszona, natomiast mamy problem, ponieważ kiedy przestajemy kosić, mamy natychmiast mnóstwo telefonów właścicieli psów, którzy narzekają, że psy łapią kleszcze i w związku z tym żądają natychmiastowego wycięcia, więc mamy mniej więcej porówno telefonów z jednej i z drugiej strony, więc kosimy rzadziej, ale kosimy. Niektóre nie będą koszone w ogóle. Dziękuję. Pan radny Mostowik, proszę. Szanowni Państwo, ja tak jeszcze chciałbym porzucić może pomysł w sprawie tej, którą pani rada podrzuciła. Spotkałem się z takim rozwiązaniem. Ale chwileczkę, panie radny, ja udzieliłam głosu panu radnemu Mostowikowi. Nie widziałam ręki, przepraszam. Nawiązując do kwestii trawników, mamy taki pozytywny przykład przy wieży Ciśnień, którą tam zajmują się wodociągi. Został tylko taki dookoła wstępny taki pas wykoszony, a reszta ładnie sobie kwitnie. Zresztą chyba jest taka teraz tendencja, żeby zatrzymać wodę. Dziękuję. Teraz poproszę pana radnego Mateusza. Przepraszam, że się wciąłem leciutko. W zasadzie chciałem powiedzieć właśnie, porzucić ten sam pomysł, żeby nie wykaszać całości, tylko tak naprawdę wystarczyłoby wykosić pas wzdłuż chodnika, tak, czy jakiegoś ciągu pieszego, tak żeby ci ludzie i zwierzątka jakby nie dostawały tam
dłuższą trawą po nogach, a dalej faktycznie łąka i niech sobie tam wszystko rośnie. Także właśnie pomysł jak najbardziej. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Pan burmistrz, proszę. Powiem, że z przyjemnością przekażę spółkom. Myślę, że one się też ucieszą, a jak mieszkańcy będą dzwonili, to powiem, że na wniosek radnych. Czy jeszcze ktoś? W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów zamykam sesję Rady Miasta Zgorzelec.